współczucie Jezusa dla nieprzyjaciół. Mateusza 5:44. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jedna z najbardziej znanych wypowiedzi Chrystusa znajduje się w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział 44-48. Przeczytaj ten fragment, jakie jest sedno tego przesłania dla jego naśladowców. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi na złych i na dobrych i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz w niebie doskonały jest. Całe życie Jezusa, jak również jego śmierć, były przejawem zasady miłowania nieprzyjaciół i czynienia dobra nawet tym, którzy czynią zło. Po upadku Adama i Ewy cały świat się w pewnym sensie stał terytorium wroga, a ludzkość rasą upadłych istot zbuntowanych przeciwko Bogu. Co Pan uczynił dla mieszkańców zbuntowanej planety? Czy posłał aniołów, by zmieść ludzi z powierzchni ziemi? Nie. Posłał Jezusa, swojego Syna, który przyszedł, by uratować ludzkość, a nie ją potępić. Jakie inne przykłady miłości Zbawiciela, nawet do nieprzyjaciół, znajdujesz w Ewangelii? Które z nich najbardziej do ciebie przemawiają? Czy pamiętasz, jak Jezus uzdrowił Malchusa, któremu Piotr odciął ucho? I jak wcześniej dał Judaszowi do zrozumienia, że zna jego plany, po raz kolejny próbując nakłonić zatwardziałego ucznia do nawrócenia? Największym dowodem miłości Chrystusa do nieprzyjaciół jest jego modlitwa podczas ukrzyżowania. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Pod wieloma względami jest to niedościgniony przykład umiłowania tych, którzy na to zasługują. Bo chociaż nie rozumieli do końca, co czynią, to jednak nic nie usprawiedliwia ich postępku. W czasie swojej działalności Jezus dał wystarczające dowody zarówno Żydom, jak i Rzymianom, że jest tym, za kogo się podaje i że nie zasługuje na takie traktowanie. Mimo wszystko jednak okazał współczucie tym, którzy zadali mu tyle bólu i cierpienia. Mówić o miłowaniu nieprzyjaciół to jedno, ale rzeczywiście ich miłować to zupełnie coś innego. Co jest kluczem do okazywania tego rodzaju miłości? Czy jesteś gotowy poczynić w swoim życiu zmiany niezbędne po to, byś mógł miłować swoich nieprzyjaciół?